Kiedy kochanek Henry James przyjechał na tydzień, to pokazuje, ile jedli. Tutaj to rzeźnik James Kiley. 17 funtów rozbiw, czyli wołowiny, 25 centów za funt, 4,70, 6 funtów, czyli ze 3 kg owcy, 10 kurczaków, $1,5, 8 szynek, 22 centy za funt, razem $10. No, tu wyrwali trochę, żeby pokazać, jak to było budowane. Także różne kamienie, tutaj deseczki, no i wszystko gipsem wypolerowane. Takie stare maszyny, które proszą, żeby nie dotykać. Tam jest wyjście na park. Tutaj też poodrywali, żeby pokazać. Tutaj taka winda kuchenna jest. To idzie na górę. Oni nie chcieli, żeby ten smród był w górze, także przesyłali. Tutaj najróżniejsze ciekawe urządzonka. No i tu jest kuchnia. Kucharze. Ciastka, ciasteczka. Rewolucja kuchenna i rewolucja kąpielowa, tak? Co to jest? Jakieś mydło? Kucharki. No, ładniejsze kucharki niż pani niechodzący zegar. Panie i panowie na górze. Edith Wharton. To miała ludzi z Europy, Ameryce nawet. Kucharka miała reumatyzm. Pieniądze starali się płacić. 10 tysięcy miał na. No, kucharz 10 tysięcy na rok, czyli 250 tysięcy dzisiaj. No to nieźle. W 1901 roku zarabiały $4 na tydzień. No to na dzisiaj $80, no ale wikt i opierunek, także to nie wiem, czy to mało, czy dużo. No raczej mało. Kuchnia na węgiel. No i to tyle.